You remember our venerable house? Opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous clutching shadows of the darkest dungeon. Witajcie ponownie, z tej strony Kantal. Chciałbym was zaprosić na drugi odcinek gry Darkest Dungeon, na który nie mogłem się doczekać. Rozpocznijmy rozgrywkę, żebyście mogli zobaczyć, jak idzie mi w mrocznym lesie. I tak oto muszę przyznać, że rozgrywki w Hamlet będą, powiedzmy, raz na tydzień, ponieważ ja muszę się oswoić z tym, że czekają mnie straszne rzeczy i moich bohaterów. Moi drodzy, ostatnio bawiliśmy się z Reynoldem, Queer, Lennonem i Dismasem, jednak dwójka z nich będzie musiała udać się na odpoczynek podczas kolejnej rozgrywki. Zatem Dismasa damy do Zamtuzu, Lennona damy do Szynku i dzięki temu zregenerują swoje siły, a ja za tydzień będę mógł ich użyć do walki z czartami. W karecie zrobimy sobie jedną rzecz. Damy koszary bohaterów. O nie, w tym momencie nie mam dodatkowych aktów. Zatem nic nie zrobię, nie ulepszę tej karety. Ale mamy ze sobą nowe postaci, które chętnie zabieram do mojego ekwipunku postaci. Dobrze, zatem najlepiej będzie w tym momencie wyruszyć, chyba że jeszcze coś mnie tutaj czeka. Zobaczmy sobie, czy mamy jeszcze jakiekolwiek skarby ze sobą. O tak, kamień ochrony, który mógłbym dopasować do jakiejkolwiek postaci, ale to może za chwilę. Wyruszmy i na pewno biorę ze sobą ucznia kapłankę, bo ta postać mi się bardzo przyda. I o wow, mam tutaj nowe wyzwanie na poziomie średnim. W najmroczniejszym lochu? O, bardzo ciekawe, ale ja nie chcę w ogóle tam iść, bo to będzie bardzo długie i bardzo trudne, a moje postaci są na pierwszym poziomie. Biorę również ze sobą Reynolda, ponieważ na tej postaci bardzo mi zależy, jest ona niesamowicie mocna i w zasadzie ona jest moim tankiem. Dodatkowo weźmiemy sobie tą postać, tylko pytanie, czy o właśnie, to miejsce jest dla niej bardzo dobre. Jest to zwiadowca trendowaty. I jeszcze jedna postać, zwiadowca Hiena Cmentarna. Jest to dla mnie zupełnie nowa postać, zatem zobaczmy statystyki i skille. Maksymalne punkty życia 20, unik 10, strzał krytyczny 5%, obrażenie 4-9. Dodatkowo killowe facjate. O, to może być ciekawe. I w Krainie Cienia 1, walka wręcz w tył. W zasadzie z pierwszych dwóch pozycji i pierwszych dwóch przeciwników. A tutaj, o, ciekawe, nawałnica sztyletów, która jest niewykupiona, a tutaj jest rzut sztyletem dystansowy, bardzo dobrze. I zatrute strzałki, o, to też będzie można użyć, ponieważ daje zarazę i będzie naszych przeciwników ranić co każdą turę. Jeszcze znany oszust nie może uprawiać hazardu w mieście. O, pogodzę się z tym. 20% do obrażeń od stresu, jeśli pochodnia powyżej 75. Ojej, czyli negatywne rzeczy, które będą powyżej dobrego poziomu pochodni. No cóż, jeżeli ona potrzebuje cały czas mieć tą pochodnię na niskim poziomie, to tak też będzie. Kamień ochrony weźmiemy ze sobą. Wiem, że zmniejszy się trochę szybkość, ale nie ma co. W tym momencie i tak to jest nieistotne. Właśnie, dobra pozycja, preferowany cel, możemy użyć wszystkich skillów, które mamy w zapasach. Zatem zacznijmy i pytanie, dlaczego tutaj to się nazywa zapasy, a nie, nie wiem, wycieczka w ruiny, dungeon, cokolwiek takiego. Bardzo dziwne, ale cóż, cały czas to tłumaczenie jest ulepszane. Moi drodzy, z tego co widzę, za każdym razem, kiedy bierzemy odpowiednie postaci do swojej drużyny, mamy dodatkowo zebranych kilka przedmiotów, które zabieramy do podziemi. Bardzo mnie to cieszy, bo dzięki temu nie będę musiał wydawać majątku na
zabranie ze sobą wszystkich potrzebnych przedmiotów. Weźmiemy sobie jeszcze jedną łopatę, 8 pochodni, ponieważ bardzo się przydają, kilka bandaży, jeden klucz i wodę święconą. A jeszcze weźmy serum, ponieważ jeżeli moje postaci będą chciały się zregenerować, jeżeli będą miały na sobie zarazę, to bardzo się to przyda. Pora wkroczyć w ruiny. Ciekawy jestem, co mnie w tym momencie czeka. Swoją drogą, bardzo dobrze, że mamy tutaj podpowiedzi, takie jak w zasadzie we wszystkich grach hack and slash, bardzo często wpisywane przez twórców. Właśnie, wrogowie muszą zostać odparci, a gdzie lepiej rozpocząć dzieło, aniżeli w siedzibie twego zacnego zamku. Dobrze, bardzo się cieszę, spójrzmy na mapę. No, nie jest może jakoś super duża, ale myślę, że rozgrywka będzie przednia. Moi drodzy, powoli zaczyna się. Ha, niestety na nic nie trafiliśmy i... O nie. Zasadzka. Użyjmy zatrute strzałki, ponieważ ja... O właśnie, ale dziwi mnie to, że to jest strzał krytyczny na jeden, ale bardzo mnie cieszy to, że moja postać zadała obrażenia, które powodują zatrucie i zarazę, osłabienie. Jej, to o, to będzie moja druga ulubiona postać zaraz po kapłance i w sumie chyba po Reynoldzie, czyli po tym krzyżowcu, bo te trzy postaci bardzo lubię. O nie. Jeżeli sobie tego życzysz, możesz wykorzystać bandaż w ekwipunku w celu zatamowania krwi. Oczywiście, że sobie tego życzę. Proszę bardzo. Perry. Trendowaty. I co on ma? Rąbnięcie raz czystka. Do tego onieśmielenie. Wręcz cel bazowy. W zasadzie obojętne są mi te statystyki. Do tego jeszcze biegłości walki dystansowej i paniczny strach przed zamkniętą przestrzenią. Ale my chyba nie będziemy w zamkniętej przestrzeni, także nie ma co się martwić. Poproszę o nieśmielenie i zobaczymy, co mnie czeka. Ha! Uderzenie na dwóch przeciwników. Cudownie. Bardzo dobrze. Oślepiająca światłość i ten powinien... A, jeszcze nie zginął, ale nie ma co się martwić, bo za chwilę powinien skończyć swój żywot ze strzałem krytycznym Reynolda. Bardzo dobrze. Reynold, przyjmij ten raz. Za chwilę zregenerujecie przy pomocy kapłanki. Ach, niedobrze, bo mamy w tym momencie utratę odporności, a dodatkowo postaci przyjęły stres za to, że Reynold został ranny. Cóż, ty dostaniesz kill offem facjatę za to, co zrobiłeś, a twój kolega za chwilę, ponieważ widzę tam truchło i niestety będę musiał się go pozbyć. O nie, przerwali mi szyk, w tym momencie nie będę mógł nic zrobić, więc będziemy musieli na nowo przerzucić sobie te postaci. Spróbujmy użyć wyroku, może on pomoże. Tak, na pewno lepiej niż przy pomocy tamtego drugiego skillu. Drugim było oślepiająca światłość. Spróbujmy użyć rąbnięcia. Aj, dlaczego on spudłował? No dobrze, jakoś się z tym pogodzę, ale będę musiał szybko pozbyć się tych przeciwników, bo mój krzyżowiec krwawi. Proszę, ulecz krzyżowca Bożą łaską. Ha, 5 punktów, bardzo dobrze. Tylko szkoda, że on nie może zatamować krwawienia. Użyjemy sobie w tym momencie rzutu sztyletem. O, on może być tylko na 3 ostatnie postaci, to nie. Kill-offem facjatę najlepiej i właśnie, żeby zlikwidować pierwszego przeciwnika, który stał na przodzie, a zasłaniał drugiego jeszcze. Rąbnięcie. Ha! Genialnie. Zabieramy skarby i możemy kontynuować podróż. Przerzucimy ciebie tutaj i tego pana musimy wyleczyć. Dodatkowo 10% obrażeń od stresu. O nie. Na 3 rundy. Woda święcona? Tylko dodała odporności. Ale dobrze, nie ma co. Oj, przez przypadek sobie ich przesunąłem. Kontynuujmy podróż. Stół alchemika. O, odporność. Ale mnie to cieszy.
Dodatkowo odporność na zarazę, chorobę, krwawienie i osłabienie. Bardzo dobrze. Na pewno się przyda podczas walki z kolejnymi plugastwami. Ha! An ambush! O nie! Ale mi się przetasowały postaci, to w tym momencie będzie po prostu mega masakra. No cóż, muszę się z tym pogodzić i muszę jakoś zawalczyć. Użyjmy zatrute strzałki. O nie! Ten pająk uniknął mojego ataku i w tym momencie jeden z nich... Oj, bardzo mi psuje rozgrywkę, ponieważ moja kapłanka... O nie, ma trzy negatywne staty. Niedobrze. Proszę, ja nie chcę... O nie! Nie chcę się z nią pożegnać. Wrota śmierci. Bohater, którego punkty życia zostały zredukowane do zera, staje przed wrotami śmierci. Stan ten dodaje kary do statystyk, zaś jakiekolwiek dalsze obrażenia mają szansę zabić bohatera. Ulecz bohatera, aby zagrać gospod wrót śmierci? To miało być zabrać. Jak ja go mam uleczyć, jak nic nie mogę w tym momencie zrobić, bo to nie jej kolejka. O tak! O tak! Trendowaty, bardzo się cieszę, że zabiłeś tego pająka, bo teraz będziemy mogli pozbyć się kolejnych. Sytuacja jest bardzo krytyczna, niesamowicie denerwująca, a ja niestety nic nie mogę zrobić. Nie mogę zawalczyć krzyżowcem. No cóż, używamy rzutu sztyletem. Kolejny raz unik, naprawdę? Czy te pająki mają tak duży unik? O nie, 15 punktów. Ach, to chyba jest ostatnia droga mojej kapłanki. O nie! No to niedobrze, będę musiał zakończyć to zadanie i wrócić po kolejną postać. Po rozwadze ich męstwo poznacie. Oto w służbie twojej sprawy padł pierwszy z wielu bohaterów. Możesz albo wycofać się z bitwy i porzucić tę misję, albo ocalić pozostałych, albo przejść dalej. Przejdź dalej! Wybór należy do ciebie, zważ jednak, iż odwrot... Nie jest możliwy w przypadku, gdy jest to samouczek. Oczywiście, że nie jest to samouczek, a ja w tym momencie stracę swoje postaci. O nie. Dobrze, zróbmy tak. Dokończymy tą walkę. Za chwałę mojej kapłanki. Spisała się w ostatnim odcinku naprawdę bardzo dobrze, więc należy jej się to, żeby chociaż tą bitwę zakończyć. O tak. Strzał kilofem w twarz, który niszczy kolejnego pająka. I rąbnięcie? Ach! Znowu uniknął mojego ataku. Niedobrze. Proszę cię, giń! O tak, o tak. I kolejny krytyk zakończa tą walkę. Ale mi smutno. Zginęła moja najlepsza postać, która leczyła wszystkich. Tak bardzo cieszyli się z tego. No cóż. Zatem z trójką bohaterów nie chcę kontynuować rozgrywki. Musimy uciec, schować się jak szczury. Ale mimo tego moje nagrody są wielkie. Mimo tego, że uciekłem, zobaczcie jak tego dużo. Herby, popiersia, akty własności i portrety. I pieniądze. Szkoda tylko, że nie dorwałem się do złota, popiersia i gwizdka zwinności, które mogłyby mi dać płynność w rozgrywce. O nie, mamy nawyki. Ach, twardziel, 10% maksymalnych punktów życia, a tutaj uweci? O nie, mięczak, minus 5% maksymalnych punktów życia i 3% do krytycznego strzału, do biegłości walki wręcz. No cóż... Pożegnaliśmy kapłankę, więc pora wrócić do miasta. Tak, konsekwencje mych niepowodzeń. Odblokowany został kowal i gildia. Zatem w tym momencie powinienem przejść sobie do tych miejsc, ale zanim to zrobię, to chciałbym kolejną postać. Zwiadowca okultysta. Cudowna rekonstrukcja. O tak, leczenie. W końcu postać, która będzie bardzo dużo punktów leczyć. Biorę tego pana. Kto tu jest jeszcze? Zwiadowca krzyżowiec. Kolejny nowy już krzyżowiec. A tutaj zwiadowca łowca nagród. Tego nie chcę.
więc spróbujemy stworzyć drużynę z tych postaci, które mamy aktualnie. W zasadzie ważne będzie dla mnie zabrać Reynolda, bo w tym momencie nie będę mógł się udać nigdzie, żeby jego nawyki zregenerować, żeby je oczyścić z jego twarzy, z jego głowy. Weźmy gildię i tutaj dodamy sobie po jednym punkcie do biegłości szkoleniowej i do pułku szkoleniowego, bo więcej nie mogę. Proszę cię, Reynold. O tak. Twoja boska kara musi pójść na wyższy poziom oraz żarliwe oskarżenie, bo w zależności od tego, gdzie jesteś, będę mógł atakować tymi dwoma skillami dodatkowych przeciwników mocniej. Zapraszam jeszcze Veci. Oj, nie ten przycisk. Proszę. Poziom woli bohatera, aha, czyli ona, jeżeli jeszcze nie jest na pierwszym poziomie, to nie może dostać żadnego ulepszenia. Cóż, niech tak będzie. Wejdźmy jeszcze do kowala i Reynoldzie, ulepszmy twój ekwipunek. Poproszę. Ach, obniża koszt ulepszeń, zatem obniżę tylko koszt ulepszeń, ponieważ nie mam dostatecznej ilości aktów i herbów, żeby zmienić właściwości jego broni. Nic z tym nie zrobię w tym momencie. Pytanie, czy jeszcze jeden bohater może w gildii skorzystać? W sumie Dismas jest na pierwszym poziomie, ale zobaczcie, jak on ma dużo negatywnych nawyków. W zasadzie dobrze by było ze sobą go zabrać, więc Dismas, zapraszam cię tutaj. Wystrzał na drugi i strzał rozproszony na trzeci. Puszczenie krwi również, bo bardzo się przyda. Tamtego ostatniego nie biorę. Więc mamy już kolejne postaci, pora wyruszyć w podróż. Biorę ze sobą Reynolda, Piersiego. Spróbujemy kolejny raz Veci, bo mam nadzieję, że tym razem się uda. Dodatkowo zatem bierzemy Dismasa. Ale nie, przecież Dismas miał... Miałem zabrać Danversa, bo on leczy. Preferowane miejsce drugie od końca. O to tak, zróbmy, że Danvers pójdzie ze mną. On będzie mógł leczyć moje postaci. Ten nie przepada za ostatnim miejscem i również Veci nie przepada za ostatnim miejscem. Linon bardzo by chciał tam pójść, ale on jest naprawdę bardzo sfatygowany. Spróbujmy w takim wypadku w taki sposób. Nawet mimo tego, że Dismas nie lubi być na ostatnim miejscu, a jego... Może w sumie spróbujmy to zamienić, ponieważ Danvers może być prawdopodobnie na tym miejscu, bo jego ataki mogą być z każdego praktycznie. Dobrze, zacznijmy. Nie. Nie misję w najmroczniejszym mroku, tylko... W lochu, tylko w ruinach, bo tutaj będzie rozgrywka naprawdę o wiele lepsza niż w tamtym poziomie, który powinien być przeze mnie rozegrany dopiero za jakieś 50 albo nawet więcej odcinków. Uzbrójmy się w pokarm, pochodnie, dodatkowe bandaże, jeden klucz, lecznicze zioła i serum. To powinno wystarczyć. Zapraszam was kolejny raz do ruin. Swoją drogą musicie wiedzieć, że w takich momentach jak te naprawdę bardzo mi źle, ponieważ moje postaci za każdym razem, kiedy giną, naprawdę bardzo są smutne. Tak samo jak ja. Niestety nie lubię tracić ich, tym bardziej przy takich podstawowych potworach. O! Szkielety! Zobaczymy, jak sobie poradzą z nimi moje postaci, moi dzielni wojownicy. O! Cudowna rekonstrukcja i klątwa osłabienia. Spróbujemy... O, jak to ładnie wygląda! Nie dość, że dostaję ataki, to jeszcze minus 30% obrażeń. Bardzo dobrze. Rąbnięcie i strzał krytyczny, który zakańcza rozgrywkę. Niesamowicie. Żarliwe ogłuszenie. Oskarżenie, przepraszam. I kończymy walkę. Bardzo dobrze. Szybka walka, która powinna właśnie tak szybko się skończyć.
Znajdujemy pochodnie, przyświecimy trochę i... O nie, nie zabrałem łopaty. Bardzo niedobrze. Minus 2 punkty zdrowia i dodatkowe... Ach, dodatkowy stres. Niedobrze. Panowie, przechodzimy dalej. Ciekaw jestem. I tak się pewnie będę musiał wrócić, ale cóż, zrobię to. Spróbujmy oczyścić się. A nie, to jest ozdobna urna. Trochę zostałem zmylony, ponieważ myślałem, że to jest jakiś ołtarz, ale mamy szczęśliwie pamiątki. Onyx i Jadeit przydadzą się, żeby dostać dodatkowe pieniądze. O! Witajcie, czerwie! Bestie mroku. Ha, 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 ha! Strzał rozpryskowy praktycznie masakruje ich szeregi. Niesamowite. I Reynold, jesteś naprawdę moją ulubioną postacią. Spróbujmy kogoś wyleczyć. Wow! Wow, okultysta leczy za 11 punktów. To jest niesamowite. Jaki on jest mocny. Dismas? O, przepraszam. Wiem, mogłem cię od tego uchronić, ale niestety. Klątwa osłabienia i... Praktycznie pająk jest już na wydaniu. Zaraz właśnie zginie. Ha! Udało się, kolejny raz. Zatem tym razem ten loch. Te ruiny będą szczęśliwe, chyba że wydarzy się coś takiego jak teraz. No cóż, artyleria odchłani, spróbujmy. Wow! Jakie macki z nieba! Okultysta, oj, oj. Punktujesz, bardzo punktujesz. Proszę, strzał rozpryskowy i trzech wrogów atakujemy. Ach, udało się uniknąć ataków. Żarliwe oskarżenie i strzał krytyczny. Jej, co tutaj się dzieje? Widzicie, to jest odwet za naszą kapłankę, która zginęła w poprzednich lochach. Niesamowite walki. Bardzo szybko i bardzo mocne postaci, które co chwilę zadają obrażenia krytyczne. Ale mnie to bawi, ale mnie to cieszy. O tak! Wigor! Haha! Zmocniona nadzieja. Potęga cnoty. Zdarza się, iż nawałnica stresu sprawia, że bohaterowie stają się heroiczni. Uf! Podniosły stan duszy, utrzymuje się do czasu rozbicia obozowiska lub powrotu do osady, zapewniając premię do statystyk oraz inne korzyści. Ale mnie to cieszy. Potęga cnoty. Ha, 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 ha. Ach, to jest niesamowite. Kiedy widzicie, kiedy moje postaci walczą w taki sposób, kiedy wszyscy przeciwnicy zostają zabici i zmasakrowani, to jest to niesamowita radość, że nam się udało, że możemy przejść do przodu i dostarczyć sobie radości w postaci masakrowania przeciwników i nie posiadania żadnych negatywnych skutków, czyli śmierci naszych bohaterów. O nie! Wpadliśmy w pułapkę. I kolejne punkty stresu na moim koncie. No cóż, no cóż. Okultysta musi się z tym pogodzić, że będzie prawdopodobnie bardzo często nękany przez wszystkie plugastwa w lochach, ponieważ jest bardzo mocną postacią, która jeżeli będzie mogła leczyć w tak dużym stopniu, to jest naprawdę bardzo cenna. No i niestety muszę się cofnąć, ponieważ muszę ukończyć wszystkie bitwy w tych salach. Niestety. Nabieramy stresu, ponieważ światło zmalało. O tak. Pochodnia lśni jasnym blaskiem, czyli w pełni jest rozświetlona. Bardzo mnie to cieszy. Dajmy mapę kolejny raz. Spróbujmy przejść tutaj, do jeszcze jednej sali. Szkoda tylko, że moi bohaterowie nie mają umiejętności rozpoznania, która tak bardzo by mi w tym momencie pomogła. Konfesjonał i pieniądze! Dlaczego ktoś je tam ukrył? Zjedzmy, oczywiście. Nie ma problemu. No i niestety. W tym momencie nie pozostaje nic innego jak zmierzyć się z okultystą, awanturnikiem i jego kolegami. Rąbnięcie na początku. Wow, jakie mocne. Za 10 punktów strzał rozpryskowy.
ponieważ to załatwia sprawę. Po prostu niesamowity build. Ach, te ataki. To jest nieprawdopodobne, co tutaj się dzieje. Nawet jeżeli moje postaci są ranne i dostają takie mocne ataki, to i tak nie ma co się martwić. Te walki są bardzo szybkie. Ha, ha, ha. Kolejny raz przerwałem ich szyk. Wystrzał. I strzał krytyczny. Ale się cieszę. Perej, trzymaj się, chłopaku. Za chwilę powinienem cię zregenerować, albo... Jakim cudem ty się zregenerowałeś sam? To jest nieprawdopodobne. Dobrze. Przerzucimy cię tutaj, ponieważ nie chcę, żebyś został ranny. I cudowna rekonstrukcja. Proszę bardzo. Masz wszystkie punkty, które powinieneś mieć na sobie. Cudownie. Niestraszne mi są ataki tego szkieleta. Bo i tak w tym momencie ginie. O tak. Muszę przyznać, że trochę tak jak te postaci jestem już głodny, ale za chwilę powinno się to wszystko zakończyć. Czystka, czy cokolwiek zniszczy go na samym końcu? No cóż, niestety nie, więc pozostaje mi zniszczyć zwłoki i poczekać na później. Ulecz się sam, okultysto. Dlaczego tego nie zrobiłeś? Dlaczego przyjąłeś krwawienie? To jest niesprawiedliwe. Chciałem cię wyleczyć, a ty odmówiłeś. No właśnie. W taki sposób giną ci, którzy zaczną z moją wesołą gromadką. Haha. Szatańskie zmory, znacie swe miejsce. Otóż to. Wróćmy się zatem, ponieważ czekają mnie jeszcze dwa pomieszczenia. Co się dzieje, panowie? Wpadacie na pułapki. O nie. Zapomniałem. Użyjmy jedzenia, wody święconej. O tak, i może w tym momencie będzie coś lepiej. Ha, ha, ha. Udało się zatrzymać krwawienie. Bardzo dobrze. Pora na salę po prawej stronie. Nie mogę się już doczekać końca, ponieważ chciałbym ujrzeć to niesamowite podsumowanie, które ukazuje zwycięstwo tego lochu. Pokonanie wszystkich bestii i skarby, których się nie mogę doczekać. Ach, tymczasem czerwie, które bardzo szybko powinny zginąć od moich ataków. O nie, ja zapomniałem, czy nie przerzuciłem sobie tych postaci w dobre miejsca. No cóż, użyjmy rąbnięcia. Jaki mocny strzał krytyczny! 21 punktów! Dzięki temu obniżyliśmy sobie stres. Czy ty się uleczysz? O nie! Okultysta traci odporności i nie chce się leczyć samodzielnie. Jest tylko mocnym... Ach, mocnym punktem leczenia moich innych bohaterów. No cóż, jeżeli nie chcę tego zrobić, to będę musiał za każdym razem, jeżeli mam go w drużynie, zabierać ogromną liczbę jedzenia. Nie chcę tego robić. Nareszcie jakiś pożytek. Co on dostał, Reynold? Błyskawiczna regeneracja plus 10% dobiegłości leczenia podczas obozowania. Bardzo fajnie. To się na pewno przyda. O nie! Kolejna cnota, skupienie. No i teraz może być dzięki temu lepiej, ponieważ jest to cnota pozytywna. Kolejna zasadzka, kościany pomiot. Całe szczęście, że oni mają tak małe uniki i będą mogli... O nie! Nawet na jednym punkcie uniku ty to zrobiłeś? Nie wierzę. Artyleria otchłani. O tak! O tak! Bardzo mocny atak tego okultysty. I wystrzał. W sumie mogłem zaatakować tego ostatniego, bo na pewno by zginął. Ale cóż, damy sobie... Żarliwe oskarżenie i dwóch pierwszych zostało zaatakowanych. Ej, co to za kwas, trujący i dający stres. Okultysto, trzymaj się. Nie gin mi, bo ostatnio wiesz, że zginęła kapłanka. Nie chcę, żebyś był na jej miejscu. Ach, szczęśliwie uniknął mój Reynold ataków.
No nie. Dismas, niszcz ich. Strzał śledzący i... Rąbnięcie. O tak. Aj, aj, aj. Niesamowite. Artyleria z otchłani i... Ha, ha, ha. Udało się. Udało się. Moi drodzy, jak ja się dzisiaj cieszę z tej rozgrywki. Jest niesamowicie udana. Cudownie. Czy to już jest koniec? Wszystkie walki? Jeszcze nie? No cóż. Ha. Otwieramy skrzynię i niestety... W tym momencie mój okultysta jest na granicy. Zginie? Mam nadzieję, że nie. Liczę na to, że przetrwa ostatnią walkę. Albo dwie. Prawdopodobnie. No i jeszcze jedna. No, o nie! Znowu został przerwany mój szyk. Czyli w tym momencie trendowaty jest nieużyteczny. Reynold również. O nie. Cięcie ofiarne, zobaczmy. Ach, pudło! No cóż, obym się nie pożegnał z żadnym z moich bohaterów w tym momencie, bo to będzie straszna tragedia. Chłopaki, trzymajcie się! Puszczamy krew! Ha! Odporności zostały przez ciebie utracone, kościeju. Będziesz żołnierzem światłości. Ha! I tak muszę ich przenieść, więc w tym momencie tracę kolejkę. No cóż, opuść turę. Ach! Szczęśliwie udało mi się uniknąć obrażeń. O! 6 punktów strzał krytyczny, który masakruje jednego z wrogów. Bardzo dobrze. Proszę, żeby to była ostatnia walka. Bardzo bym tego chciał. Bardzo bym chciał zakończyć cierpienie moich postaci. Oj, Reynold, trudno. Muszę zakończyć tą turę i poczekać. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Kolejny raz, kolejny przeciwnik i ostatni został strzelec, łucznik, kusznik. Ale moje postaci są bardzo mocno sfatygowane i tylko dwie z nich atakują. O nie, nie mogę nic zrobić. Ach. Przynajmniej ten ostatni atak za 3 punkty coś zrobił. Cudownie. Walka się zakończyła i czy to była ostatnia? Jeszcze nie. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Najlepiej by się było w tym momencie wycofać, ale nie chcę tego zrobić. Chcę kontynuować rozgrywkę, chcę swoją nagrodę. Ty przejdź do przodu. Twoja preferowana pozycja to druga, więc na drugiej zakończysz to. O nie, pułapka. No i mój okultysta został zatruty. Mamy krwawienie i masochizm. Cokolwiek mu to daje. Wrota śmierci. Masochizm jest tutaj. Udręczenie. Czyli jest cnota i udręczenie. Gdy bohaterowie nie mogą dłużej znieść przeżywanego stresu, stają się udręczeni. Stan ten przejawia się osobliwymi zachowaniami oraz zmianami statystyk. Udręczenie wymaga odpowiedniej kuracji w osadzie, o ile nie da ci się sprowadzić poziomu stresu do zera podczas trwania misji. Na pewno nie uda mi się tego zrobić, ponieważ nie mam w ogóle żadnego na to sposobu. No cóż... Ach! Ostatnia zatem walka i zasadzka. Będziemy musieli się zmierzyć z tymi kościanymi obrońcami. Zobaczmy, czy to się uda. O tak, atak na trzech pierwszych. Bardzo mnie to cieszy. Ojej, co za szybkość. Reynold. Nie, to nie był Reynold. To przecież był trendowaty. Bardzo dobrze. Ach, te ich niesamowicie mocne ataki, czyli co? Jeżeli długo są w danym miejscu, to coraz mocniej walczą, ponieważ są bardziej doświadczeni. To jest naprawdę niesamowita zasada, która miejmy nadzieję, że się sprawdza. Reynold jeszcze chwilę i okultysto również przetrwaj chwilę. Nie chcę cię zgubić, nie chcę cię zostawić w tych odmętach piekieł.
Jeszcze tylko chwilę. O nie! Z takim pudłowaniem to daleko nie zajdziemy. Aj! Ale się udało, ale się udało. Ależ to wyczerpująca walka. Kto nie ryzykuje, ten nic nie zyska. Trzymaj się, o nie, okultysto. Dobrze, artyleria z otchłani nic mi nie da, klątwa osłabienia. W sumie spróbujmy kogokolwiek wyleczyć. Reynold, pora na ciebie. O tak, 10 punktów. Bardzo dobrze. Właśnie, właśnie do tego cię szkoliłem, żebyś niszczył, masakrował wrogów. Aj. Trendowaty uniknął. Ha, ha, ha. Uniknął może ataku przez unik, ale mamy zakończony poziom. Kontynuujmy przygodę. Czy tutaj jest cokolwiek? Niestety nie, więc uciekajmy z tego lochu, ponieważ pora na zwycięstwo i nagrody. 3000 złota, 2 popiersia i nieruchomy hełm. Cudownie. Bardzo dużo skarbów, niesamowicie dużo pamiątek, a ja w tym momencie zabieram się stąd. Wracamy do miasta, ale jeszcze nawyki. Pogromca plugawych i słaby refleks. No cóż, minus 1 punkt do szybkości to nie jest zbyt wiele, więc nie ma co się przejmować. A Danvers, czyli mój okultysta, ma plus 5 do celu biegłości walki dystansowej. Bardzo dobrze. Ciekaw jestem, co teraz zostało przeze mnie odblokowane. Tydzień czwarty, odblokowany lazaret. Oh yeah. Niesamowicie. Lazaret wykorzystywany jest zwykle do pozbywania się negatywnych nawyków i leczenia chorób. Możesz tutaj też jednak wzmacniać pozytywne nawyki, co spowoduje ich utrwalenie i uchroni cię przed ryzykiem ich zastąpienia przez inne pozytywne nawyki. Każdy bohater może utrwalić maksymalnie 3 pozytywne nawyki. Bardzo dobrze. Zatem jeżeli będę mieć jakiś super dobry, pozytywny nawyk, to ja, Danversie, ci go utrwalę. Tymczasem pora usunąć ten negatywny nawyk. Wyczerpanie. Jak drogo, za 5000, o nie, nie zrobię tego teraz. Moi drodzy, prawdopodobnie będę musiał się przygotować na to w następnym odcinku, ale dzisiaj mam nadzieję, że wszystko poszło tak jak należy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.